Trzeba się rozwijać, żeby nie być nudnym. Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę i dostaliśmy oto taki plakat, nazwijmy to tak. On będzie używany na drodze, a tylko wtedy, gdy będą do tego stosowne okoliczności. I jeśli nas zobaczysz na drodze, podjedź, nie krępuj się. Dostaniesz od nas w prezencie mapę Poznania z naniesionymi ścieżkami rowerowymi. Dostaniesz jakieś blaski, żeby cię widziano. A żeby ci dzieciar papy nie dar, dostanie kolorowanki. Teraz uwaga, teraz będzie druga niespodzianka. Uwaga, jeszcze nie. No to teraz robimy tajemniczy manewr, a z drugiej strony jest, o. Uwaga, Gargamele, to będzie tylko w sytuacji, gdyby gdzieś nasi stróże prawa gdzieś tam się czaili jakimś płotem, czy w kaczorach, to wtedy będziemy monitorowali sytuację z takim oto transparentem. Tablica, jak zauważyliście, jest dwustronna, w zależności od okoliczności są możliwe różne warianty. Ciekawe, jakie wasze zdanie jest na ten temat. Do zobaczenia na drodze. I na koniec. Jeżeli nie ma istotnej potrzeby, nie zapierdalamy bez sensu, bo to nic nie daje. Prowadza tylko zamieszanie na drodze i bardzo niebezpieczne sytuacje. Przepisy tylko wtedy łamiemy, gdy są istotne okoliczności, kiedy musimy niejako poświęcić dobro niższe, jakim są przepisy, na rzecz dobra wyższego, czyli działamy w stanie wyższej konieczności. Pożar, wypadek, wieziemy kogoś do szpitala, jakieś nieszczęście, nie daj Boże, żebyśmy to wykorzystywali, ale mamy takie prawo, prawo to przewidują i nie musimy się niczego obawiać. Ale zasada podstawowa, nie zapierdalaj bez potrzeby, nie zabijaj i nie daj się zabić na drodze. Do zobaczenia na trasie.